Cześć, z tej strony Matek PC, a w tym krótkim materiale pokażę Tobie, jak wymienić pastę termoprzewodzącą na rdzeniu karty graficznej oraz wyjaśnię, dlaczego to takie ważne. Pacjentem będzie GTX 1080 w wersji od Aorusa, więc jest to jedna z najbardziej wydajnych 1080, a świadczyć o tym może rozmiar chłodzenia. Demontaż karty rozpoczynam od odkręcenia czterech śrub dociskających radiator do rdzenia. Dobrą praktyką jest wykonywanie tej czynności na krzyż i nie odkręcać od razu śrub. Następnie odkręcam kolejne trzy śrubki i zaczynam delikatnie rozdzierać PCB od radiatora. Bardzo pomocna jest tu temperatura. Przed wymianą pasty warto nagrzać kartę furmarkiem, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to przydatne będzie chociażby powietrze z suszarki. Następnie wypinam wszystkie przewody z karty i mogę przystąpić do czyszczenia starej pasty. Od razu w oczy rażą miejscowe braki pasty, a raczej tego, co z niej zostało. Na podstawie radiatora nie było jej prawie wcale. Właśnie na te ubytki chcę zwrócić szczególną uwagę. Brak kontaktu rdzenia z radiatorem może doprowadzić do punktowego przegrzewania się karty, mimo że ta raportuje względnie niskie temperatury. Niejednokrotnie youtuberzy, tacy jak Forest, zajmujący się tematyką naprawy kart graficznych, wydawali akt zgonu rdzenia, ponieważ karta była tylko czyszczona z wierzchu, a do środka nikomu nie chciało się zaglądać. Proces wykruszania pasty zachodzi znacznie szybciej w wydajnych, prądożernych oraz gorących grafikach, więc jeśli masz taką, to może warto zastanowić się nad wymianą pasty. Do starcia pasty używam patyczka do uszu nasączonego alkoholem izopropylowym. Podczas czyszczenia założyłem również wykruszające się termopady na pojęciach Wiram, ale niestety nie miałem żadnych, więc te będą musiały jeszcze chwilę wytrzymać. Proces czyszczenia można uznać za zakończony, gdy cały radiator zostanie odtłuszczony, a rdzeń błyszczy się jak lusterko. Pasta po bokach rdzenia nie musi być czyszczona i zabieg ten to tylko aspekt estetyczny, nie mający wpływu na osiągane temperatury. Zauważyłem także przesunięty termopad z sekcji zasilania, który ledwo co dotykał paru drymosów. Od razu poprawiłem krzywo przyklejony termopad, by uniknąć przegrzewania się drymosów i zapewnić im jeszcze długi żywot. Następnie nakładam nową pastę. W przypadku rdzenia karty graficznej lepiej dać więcej pasty niż za mało. Dzisiejsze karty nie mają żadnego IHS-a, który byłby w stanie przejąć ciepło w miejscach, gdzie nie ma kontaktu rdzenia z radiatorem. Taka dziurka bez pasty może okazać się bardzo szkodliwa i bardzo szybko zakończyć żywot naszej karty. Zapodziałem gdzieś szpatułkę do rozprowadzania pasty, więc posłużę się końcówką tubki. W moim przypadku użyłem pasty Endorphi Pactum PT4. Ostatnim krokiem jest wpięcie wszystkich przewodów do karty i dociśnięcie radiatora do rdzenia. Ważne, aby po dociśnięciu nie rozdzielać karty i radiatora, ponieważ pomiędzy pastą a rdzeń może dostać się powietrze, które jest izolatorem i na pewno negatywnie wpłynie na osiągane temperatury karty. Następnie przekręcam śrubki, te dociskające rdzeń znów przykręcam na krzyż i złożoną kartę montuję do komputera w celu sprawdzenia temperatur. Przyjrzyjmy się najpierw temperaturom. 8 stopni różnicy to całkiem sporo. Po bliższym spojrzeniu widać, jak liniowo wzrasta temperatura karty po wymianie pasty na nową. Wykresy z GPU-Z nie pozostawiają żadnych złudzeń. Wentylatory spowolniły prawie o 400 obrotów na minutę, a rdzeń karty przyspieszył o dodatkowe 50 MHz. Karta nie dosyć, że przyspieszyła, to jest jeszcze chłodniejsza i znacznie cichsza. Mam nadzieję, że uświadomiłem Ciebie, jak ważnym procesem jest regularna zmiana pasty karty graficznej oraz że chwila włożonego czasu zaowocuje cichszą, wydajniejszą, dłuższą pracą GPU. Mówił do Ciebie Matek PC. Cześć!